Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Paulina Młynarska, Moja lewa joga. Czyta autorka w swoim domu na Krecie. W tle czasem cykady, czasem dzwon z pobliskiej cerkwi, czasem domowe psy. Wszystkim tym, dla których mata do jogi bywa tratwą ratunkową. Zajebie mnie ten rozwój osobisty. Małgorzata Halber, bohater. Rzeka. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije. Jacek Kaczmarski, Źródło. W swej pierwotnej postaci rzeka, która w nas wpływa, nie jest zatruta. To my ją zatruwamy. Rzeka nie wysycha sama, to my blokujemy jej nurt. Jeśli chcemy przywrócić jej wolność, to musimy uwolnić wyobraźnię i pozwolić jej płynąć nieskrępowanym potokiem, przyjmować z niej wszystko, niczego nie cenzurować. Istotę twórczego życia tworzy boski paradoks. By tworzyć, trzeba czasem znieruchomieć jak kamień, usiąść na ośle i rzucać rubiny z ust. Wówczas rzeka zacznie płynąć, a my staniemy w jej strumieniu z rozpostartymi spódnicami, przyjmując wszystko, co na nas spływa. Zacznij. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to. A jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje, to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła posuwać się dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Clarissa Pinkola Estes, Biegnąca z wilkami. Chcesz pogadać o jodze? To przestańmy wreszcie zajmować się siłą mięśni i elastycznością ścięgien. Tym, czy umiesz i jak umiesz wykonać takie czy inne ćwiczenie fizyczne. Rzućmy w kąt markową matę, modne ciuchy, mandale, kadzidełka i puste gesty. Wyświechtane słowa i mantry, których znaczenia nie rozumiesz. Zapomnijmy o tym. Im bardziej popularna staje się joga na zachodzie, tym mniej ma z jogą wspólnego. Każda szanująca się celebrytka na usługach narcystycznej kultury, w której żyjemy, uważa dziś za swój obowiązek fotografować się podczas ćwiczenia jogi albo w pozycji medytacyjnej, dokładając do tego jakiś wyświechtany cytat lub własne przemyślenia o dobrych wibracjach i powracającej karmie. To bardzo smutne, ale joga, która w założeniu jest ścieżką do siebie, cudownym zestawem narzędzi służących do otwierania głów i serc, z roku na rok staje się jeszcze jedną maszynką do zarabiania pieniędzy. Modą, fasadą, a często niestety także wylęgarnią niebezpiecznych, urągających nauce i zdrowemu rozsądkowi bzdur. International Yoga Federation szacuje, że na świecie jogę praktykuje około 300 milionów ludzi. To nie tylko ogromny rynek, który można bez końca zalewać nowymi produktami, ale i wielka grupa wpływu. Siadając na macie albo zapisując się do poświęconej jodze grupy dyskusyjnej w mediach społecznościowych, rzadko myślimy o tym, że stajemy się celem agresywnego marketingu. I nie mam tu na myśli tylko wciskania nam wszystkiego, co można przyozdobić jakimś hinduistycznym symbolem, od gaci po butelkę na wodę. Jogiczna społeczność w sieci to dziś także miejsce, w którym z ogromnym powodzeniem kwitną szalone teorie spiskowe, i uprawiana jest agresywna polityka, czyniąca z naiwnych poszukiwaczek i poszukiwaczy pozytywnych wibracji bandę użytecznych idiotek i idiotów niosących w świat treści zatrważająco podobne do tych, które znajdziemy w skrajnie prawicowych zakątkach internetu, tyle że inaczej opakowane. Zanim wybuchła pandemia koronawirusa, sądziłam, że najgorszym, co mogło przytrafić się jodze, jest jej skomercjalizowanie i sprowadzenie do ćwiczeń fizycznych. Dziś już tak nie myślę. Sądzę, że jodze grozi kompromitacja związana z postępującym dyletantyzmem rzesz adeptów i adeptek kroczących pod jej sztandarami. Ilość antynaukowych, antyszczepionkowych, rasistowskich, a zwłaszcza islamofobicznych głupot
powielana bezrefleksyjnie w internetowych grupach poświęcanych jodze i rozwojowi duchowemu, poraża. Podobnie jak niekończące się nawoływania do nienoszenia maseczek. Jakże kruche musi być poczucie wewnętrznej wolności części jogiń i joginów, skoro czują się oni aż tak zniewoleni tylko dlatego, że przez jakiś czas muszą przeżywać tę, umówmy się, nie aż tak straszną niedogodność. W dodatku po to, aby chronić życie swoje i innych. W porównaniu z tym fiksacja na punkcie ćwiczeń i pięknego ciała wydaje się czymś zupełnie niewinnym, może nawet fazą rozwojową, której nie sposób uniknąć. Ja pokochałam jogę za jej otwartość, za to, że jest spójnym systemem poznawania i doskonalenia siebie, za to, że daje narzędzia, by radzić sobie z nieuniknionym w życiu cierpieniem, by rozpoznawać swoją wewnętrzną prawdę, za to, że uczy, jak znajdować oparcie w sobie, jak nie rozmieniać swej wewnętrznej spójności i wolności na błyskotki, na które łase jest ludzkie ego. Jak to ego trzymać w ryzach i pogonić do pracy na rzecz tego, co w życiu wartościowe. I jak te wartościowe rzeczy rozpoznać oraz kultywować. Ludzie, od których miałam zaszczyt się uczyć, właśnie tak postrzegali jogiczną pracę nad sobą. Dlatego jeśli chcesz ze mną pogadać o jodze, musisz wiedzieć, że to nie będzie rozmowa lekka, łatwa i przyjemna. Usiądźmy nad Twoją rzeką podziemną. Zejdźmy nad ciemne, parujące rozlewiska. Patrzmy w nie, wsłuchajmy się. Stańmy na klifie, który niebezpiecznie podmywa niestrudzona wężowa fala. Może spadniemy? Sztachnijmy się rybim zapachem zagłębień Twojej skóry czekającej na kochający dotyk. Wejdźmy w cień i usiądźmy do plemiennej narady w kręgu z demonami. Patrzmy z nimi długo w ogień. Opłaczmy krzywdy. Poczujmy ból, żal, złość i pozwólmy im odejść. Oczyśćmy rany, obmyjmy je, wyliszmy, natrzyjmy pajęczyną i popiołem, aż całkiem się wygoją. Napijmy się z rzeki, aż w pełni ugasimy pragnienie. Posiedźmy w kłódki nad ogniem albo przy kamieniu. Wydychajmy długo czarny dym z naszych płuc, aż zostaną one oczyszczone. Sprawmy sobie czółno i opuśćmy je prosto w nurt. Wyrzućmy za burtę wychowanie, przekonania, ambicje, marzenia i tytuły. Niech odpłyną. Wiosłujmy tak długo, aż spuchną nam ramiona i dłonie. Jeśli będziemy wytrwali i nieustępliwi, przeprawimy się. Chcesz pogadać o jodze? Nie o gimnastyce czy instamistyce, tylko o jodze jako ścieżce rozwoju i wolności? To musisz liczyć się z tym, że to nie będzie łatwa rozmowa. Usłyszysz i powiesz rzeczy, które ci się nie spodobają. Joga nie jest bowiem o tym, czy masz giętkie, sprawne ciało. Nie jest też o tym, czy masz uśmiech na twarzy i wyuczony, przyjazny stosunek do świata. Joga nie jest kolejnym ładnym ubrankiem, w które wystroisz się na rewie do kościółka ery wodnika. Nie jest szmatką do polerowania twojego ego. Nie jest sposobem na relaks, zdrowym stylem życia, ani metodą na zwalczenie celulitu, niechęci do teściowej, nudy czy braku pomysłu na siebie. Joga jest ustaniem poruszeń umysłu. Yoga Sutry Patanjali. Jest stanem, w którym żadne wewnętrzne praktyki, ćwiczenia, oddechy, medytacje nie są nam w ogóle potrzebne. Dlatego lepiej się do nich nie przywiązywać. To paradoks, nie jedyny w praktyce jogi, ale fundamentalny. Praktyka ma nas uwolnić od praktyki. Mówiąc kolokwialnie, ma nam pozwolić wrzucić na luz, żebyśmy mogli cieszyć się życiem takim, jakie jest. Joga ma nas wywikłać, nie wkręcać w kolejną grę iluzji i zaprzeczeń. Na różnych polach i każdy w swoim stylu, wszyscy jesteśmy trochę jak nałogowi palacze, którzy pozbywając się pewnego dnia papierosów ze swojego życia, stają się strażnikami czystego powietrza i upierdliwymi aktywistami antynikotynowymi. Popadamy z jednego w dramatu w drugi, nieustannie starając się nadążyć za małpką skaczącą w naszych głowach. Z gałęzi na gałąź, z przeszłości w przyszłość, ze zmartwienia w zmartwienie, z lęku w lęk, z planu w plan, z akcji w reakcję. Często bez ładu i składu, od emocji do emocji, kierując się nieuświadomionymi motywacjami. Joga to stan, w którym możliwe jest osiągnięcie chwili wytchnienia od nieustannej aktywności naszego małpiego umysłu i złapania kontaktu z tym, co w nas
spokojne, ciche i wolne od lęku. Co to ma wspólnego z rzeką podziemną, od której zaczęłam ten rozdział? Tak nazywam nurt, który niesie nieuświadomione treści naszej psychiki. To właśnie nad brzegiem naszej wewnętrznej, podziemnej, nieuświadomionej rzeki, w jej głębinach rozgrywa się nasza tajemna historia. Trzeba się w nią zanurzyć, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest grane. Jeśli chcemy uspokoić umysł, żeby przestał szaleć i reagować na każdą pozbawioną znaczenia bzdurę, musimy się dowiedzieć, kim naprawdę jesteśmy, poznać siebie, czyli zgłębić mity, legendy i prawa, które doprowadziły nas do szaleństwa. Opowie nam o nich ciało, wyszepcze oddech, wypromieniuje cisza. Ciało opowie? Co to znowu za nawiedzone głupoty, zapytasz pewnie. A przecież za każdym razem, kiedy doświadczamy silnych emocji, zwłaszcza stresu, ciało reaguje i zapisuje te reakcje w tkankach. Pamięta. Niektóre z naszych ciężkich przeżyć są tak stare, że po prostu nie ma słów, by o nich opowiedzieć. Niekiedy są też tak bolesne, że nawet będąc w wieloletniej terapii, trzymamy je poza nią. Tak właśnie było ze mną. Swoją tajemną historię odtwarzałam mozolnie przez lata psychoanalizy i innych form pracy terapeutycznej. Dowiedziałam się o sobie rzeczy pięknych i strasznych. Odzyskując ogromną część zapomnianej opowieści o moim życiu, nauczyłam się rozumieć, dlaczego czasem bez wyraźnego powodu wpadam w panikę albo reaguję złością i rozpaczą na pewien typ ludzkich zachowań. Dowiedziałam się, gdzie jest źródło potwornego zmęczenia, którego często doświadczam, i jakich sytuacji powinnam unikać. To już było bardzo wiele. Zajrzałam w nurt mojej podziemnej rzeki. A jednak dopiero kiedy w praktyce jogicznej zaangażowałam do pracy ciało i oddech, puścił lód, w którym przechowywałam największą zgrozę. Traumy, o których mimo zaangażowania i talentu moich terapeutek i terapeutów nie potrafiłam słowami opowiedzieć nawet sobie samej. Historię o przemocy i molestowaniu seksualnym, która była moim udziałem we wczesnym dzieciństwie, a potem w wieku dojrzewania. Historię zmowy, która miała strzec mojego zapomnienia. Historię zdrady i potwornego bólu. Rozpuszczanie lodu pokrywającego moją wewnętrzną rzekę trwało lata i polegało na regularnym, codziennym ćwiczeniu w pełnym skupieniu na macie, na świadomym oddychaniu i na czekaniu w ciszy na to, aż coś usłyszę. Pracując z własnym ciałem, poznając je dobrze i wzmacniając, stworzyłam silny, bezpieczny schron w sobie samej. Tam mogłam sobie wszystko bezpiecznie przypomnieć, odpłakać, ukoić. A kiedy już ustał mój wewnętrzny szloch, mogłam nareszcie usłyszeć ciszę i przyjąć do wiadomości, że to na nią przez cały ten czas siedzenia w ciszy czekałam. W krótkich, a czasem nieco dłuższych chwilach, kiedy doświadczam prawdziwej wewnętrznej ciszy, kiedy przestają mieć na mnie wpływ dramaty, gry i zabawy nieustannie kreowane przez umysł, doświadczam poczucia, że jestem. Niepotrzebne mi do tego żadne zewnętrzne imię, nazwisko, przynależność do jakiejś grupy, narodowości, praca, wygląd, więzi, posiadanie czegokolwiek. Nic nie musi mnie określać. Nic nie musi się dziać albo nie dziać. Moja wewnętrzna rzeczywistość jest. Nie potrzebuję żadnych narracji ani form, by się przejawiać. Jestem i już. Zrelaksowana i szczęśliwa z tym, co mam i czego mi brak. Spokojnie reagująca na zdarzenia życia. Z nadziejami, ale bez oczekiwań. W dobrym humorze. Czy to znaczy, że unoszę się stale metr nad ziemią, nie odczuwam lęku, złości albo zniechęcenia? Oczywiście, że nie. Odczuwam zimno, miewam kaca, kiedy przesadzę z winem do kolacji i szlak mnie trafia, gdy patrzę na polityków. Praktyka jogi nie ma na celu uczynienia z człowieka natchnionego elfa odklejonego od rzeczywistości. Żyjemy w ciałach wyposażonych w układ nerwowy, odczuwamy emocje. Jesteśmy zanurzeni w kulturze i proponowanych przez nią narracjach. Borykamy się z nią, czasem działamy automatycznie i głupio. Jednak będąc w praktyce jogi, stajemy się bardziej świadomi. Elastyczne staje się nie tylko nasze ciało, ale i psychika. Możemy nazwać, co czujemy, uznać, przeżyć i odpuścić. Potem zaś wrócić do ciszy i znowu, zawsze od nowa, odczuć własne bezwarunkowe istnienie.
W tej książce znajdziesz podstawowe informacje i przemyślenia, które składają się na mój sposób wprowadzania słuchaczy i słuchaczek w praktykę jogi. Nie traktuj jej jednak, proszę, jako podręcznika ani bogini broń wyroczni w żadnej z poruszanych tutaj kwestii. Joga to ogromne stare drzewo, którego korzenie wyrastają z Wed i które rozrasta się nieustannie od kilku tysięcy lat. Każdy i każda z nas, nauczycieli i nauczycielek jogi, jeśli tylko trzyma się kanonu, czyli szanuje i wprowadza w życie to, czego uczą nas yoga sutry, jest niczym listek czy też gałązka wypuszczona w jego gigantycznej koronie. Choć wszyscy należymy do jednego organizmu, pełnimy w nim jednak różne funkcje i przyjmujemy odmienne perspektywy. Fanatyzm, sekciarstwo i fundamentalizm nie mają nic wspólnego z prawdziwą jogą, choć niestety nader często występują pod jej przebraniem. Najczęściej jednak powierzchownie i komercyjnie rozumiana joga jest po prostu kolejnym aroganckim przywłaszczeniem kulturowym, czyli przyjęciem narzędzi, wizerunków i symboli, które należą do kultury innej niż nasza własna, często po to, by czerpać z tego zysk. Czy zakładając kupiony pod wpływem joginki, naszyjnik, malę modlitewną, złożony ze 108 koralików, wiesz przynajmniej, co on symbolizuje? Czy wie to owa joginka? Czy robiąc sobie tatuaż z symbolem om, jantrą, mandalą, wiesz, co tak naprawdę zapisujesz na swoim ciele i umyśle? Czy intonując mantrę rozumiesz jej treść i przypisane do niej działanie? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to znaczy, że bierzesz udział w teatrzyku opartym na idei przywłaszczenia kulturowego. Śmiem twierdzić, że jest to jeden z głównych grzechów zachodniej społeczności jogicznej. Chciałabym, aby ten tekst, będący w dużej części zapisem treści teoretycznej moich warsztatów Miejsce Mocy, stanowił po prostu punkt wyjścia do Waszych własnych poszukiwań. Ale dlaczego lewa joga, zapytasz? Ponieważ jak wszystko na świecie, joga także ma swoje implikacje polityczne. Po pierwsze, dlatego że niesie przesłanie równości, wewnętrznej wolności i empatii. Po drugie, ponieważ od kilku dekad jest pożerana przez wielki biznes, wykrzywiana i używana jako narzędzie do czerpania ogromnych zysków w bardzo nieetyczny sposób. Tak, twoja ulubiona markowa mata, na której oddajesz się medytacją nad dobrocią własnego serca, oraz leginsy do ćwiczeń z najnowszej kolekcji znanej projektantki, z których tak się cieszysz, z dużym prawdopodobieństwem zostały wyprodukowane w skrajnie nieetycznych warunkach. Być może nawet w ukochanych Indiach. Po trzecie zaś, skoro już jesteśmy przy Indiach, obecnie realizowana tam obsesyjnie prohinduistyczna polityka znajduje swoje odzwierciedlenie w tysiącach pozornie uduchowionych, a tak naprawdę skrajnie politycznych nauk rozmaitych popularnych na Zachodzie guru. Wystarczy bowiem, że ktoś odpowiednio wygląda i powołuje się na święte pisma, powtarzając co drugie zdanie oklepane komunały o rozwoju duchowym, by joginki i jogini z Zachodu rzucili się go udostępniać, kompletnie nieświadomi, że oto szerzą antyislamskie obsesje rozdzierające obecne Indie. Książka Moja lewa joga to także próba zajrzenia pod podszewkę wszystkiego, czym bywa dziś praktyka jogi, a także związana z nią moda. Wywrócenie na lewą stronę tego ślicznego ubranka, w które tak chętnie się stroimy pod pretekstem praktykowania jogi, nie rozumiejąc, że tak naprawdę właśnie w ten sposób się od niej oddalamy. Dobry i zły ból, czyli rzecz o nauczycielach. Na temat jogi powstało i nadal powstaje nieskończenie wiele wartościowych, wspaniałych książek, blogów i artykułów. Niemal każde z pojęć zawartych w przypisach do treści niniejszej książki jest obiektem odrębnych studiów zarówno w szkołach jogicznych, aśramach, jak i na uniwersytetach. Dyskusja tocząca się wokół jogi jest pasjonująca, gorąco zachęcam więc do zanurzenia się w nią i wyrobienia sobie własnego zdania. Ja podzielę się swoim skromnym kawałkiem. Kiedy omawialiśmy w wydawnictwie pomysł na tę książkę, mój redaktor Michał Nalewski powiedział: napisz o jodze dla takich jak ja, dla tych, którzy ciągle coś tam o jodze słyszą z różnych stron i czasem nawet czują się zaciekawieni, ale tak naprawdę nie wiedzą, jak się do tego zabrać, dokąd się zgłosić, ani czego oczekiwać. Zrozumiałam od razu. Sama byłam kimś takim, zanim cudem tysiąca zbiegów okoliczności trafiłam na matę w studiu mojego mistrza. Przy czym od razu zaznaczam, ja żadną mistrzynią nie jestem.
Moje podejście do praktyki jest mocno naznaczone wcześniejszym doświadczeniem długoletniej psychoterapii i przez to może się znacznie różnić od tego, z czym spotkacie się w wielu salach ćwiczeń. Piszę dla Ciebie, ale i dla siebie z czasów sprzed praktyki, sprzed pandemii, sprzed diagnozy, która pod koniec 2020 roku pozytywnie przewróciła moje życie i zmieniła ciało. Odpalam stare foldery ze zdjęciami sprzed lat przechowywane na dysku. Kogo widzę? Kobietę, która wygląda młodziej niż ta w lustrze, ale nie jest szczęśliwa. Na mojej twarzy widać napięcie i maskowany makijażem cień przygnębienia. Ostatnie lata przed 40 były dla mnie trudne. Wiele o tym pisałam w swoich poprzednich książkach, więc nie będę się powtarzać. Powiem tylko, ponieważ to akurat kluczowa sprawa, że poza powracającymi stanami depresyjnymi, atakami paniki, bezsennością i poczuciem wewnętrznego zaszczucia, odczuwałam wówczas nieustanny ból w ciele. Jak nie dolny odcinek kręgosłupa, to górny. Jak nie kolana, to biodra. Jak nie migrena, to brzuch. Ból nieustannie wędrował po moim organizmie, niemal nigdy nie dając o sobie zapomnieć. Jak chyba każda żyjąca z bólem osoba, od czasu do czasu zawieszałam wzrok na artykułach i programach poświęcanych uśmierzaniu dolegliwości. Niekiedy przewijał się w nich temat jogi, że to ćwiczenia, które rozluźniają i uspokajają, że warto spróbować. Było to na długo, zanim pojawiły się w naszym życiu media społecznościowe, a wraz z nimi plejada gwiazd i gwiazdek wyginających swoje ciała w śmiałych pozach i kusych majtaskach. Mimo to wybranie się do sali, w której ćwiczy się czy też praktykuje się jogę, i tak wymagało ode mnie przełamania potężnej bariery onieśmielenia. Najbardziej własną niewiedzą na temat tego, co mnie tam właściwie czeka. A czekała niespodzianka w postaci srogiego instruktora, który prężąc wypracowane muskuły wymagałby taka początkująca pokraka jak ja, ustała na ringu, to określenie niestety pasuje tu lepiej niż mata do jogi, przez ileś tam minut w pozycji wojownika, walcząc, sik, z mdłościami z wysiłku i poczuciem, że jest kompletnie do niczego. Do dziś mam awersję do wojowników na zajęciach. Względnie zamiast gniewnego jogina spotykałam w salach ćwiczeń joginię, która wykonywała przed kompletnie załamaną własną niemocą publiką serię figur akrobatycznych oraz żabich rozpłaszczeń na macie, zwieńczonych zachwyconym sobą samą uśmiechem i egzotycznie brzmiącym słowem namaste. Trafiła się też instruktorka fitness, która w ramach jogi wykonywała przed zdumioną grupą dziwaczne skoki z półobrotem i wyrzucając ramiona wysoko w górę krzyczała ni to do nas, ni do siebie: ciąg, ciąg, poczuj swoje maksimum i ciąg. Nie żebym była jakąś purystką językową, ale przypominało to bardziej kabaret niż jogę. Długo nie miałam szczęścia do nauczycieli i nauczycielek, którzy zachęciliby mnie do praktyki, zamiast od niej odstraszać. Kiedy już jako zawodowa nauczycielka jogi opisałam swoje wspomnienia na Facebooku, okazało się jednak, że nie powinnam narzekać. Jeżeli bowiem zdecydowanie nie miałam farta, to przynajmniej nie miałam pecha. Z wpisów, które zalały wtedy mój profil, wyłonił się bardzo niepokojący obraz tego, co często działo się i niestety dzieje się nadal w wielu szkołach jogi. Poprawianie i dociskanie na siłę, stawanie na ludziach, wyśmiewanie, ocenianie, zakaz śmiania się, dotykanie bez pozwolenia lub w dwuznaczny sposób, zimą zmuszanie do ćwiczenia przy szeroko otwartych oknach albo dla odmiany w przegrzanych i niewietrzonych pomieszczeniach, zagrzewanie do walki, rzucanie wyzwań, dajesz, jedziesz, jak to nie dasz rady, wyśmiewanie nadwagi i w ogóle body shaming, a ponad wszystko niewyjaśnianie, czym jest joga i czemu to wszystko ma właściwie służyć. Te same opisy dziwnych, niejednokrotnie przemocowych zachowań ze strony osób uczących jogi powtarzają się na moich spotkaniach autorskich. O tym, że raczej nie ma w nich przesady, świadczy cała masa, niestety, agresywnych i pełnych pogardy wiadomości oraz komentarzy, które nagminnie wysyłają do mnie niektórzy instruktorzy jogi, kiedy poruszam w mediach społecznościowych temat nadużyć występujących w tym środowisku. Powiem to od razu i miejmy to z głowy. Patriarchalny, przesycony przemocą i do bólu hierarchiczny polski system edukacyjny dopada nas niezależnie od tego, czy uczymy się języka obcego, jogi, czy jakiejkolwiek innej rzeczy. I dotyczy to zwłaszcza starszych pokoleń. Na szczęście świadomość rośnie, o czym także słyszę od wielu moich słuchaczek i słuchaczy uczęszczających na co dzień do miejsc, w których uczą wspaniałe, kompetentne i pełne oddania osoby.
Ogólnoświatowy ruch MeToo miał także swoją jogiczną odsłonę, obnażając przestępstwa seksualne i nadużycia ze strony do tej pory wielbionych i nieskazitelnych guru poszczególnych szkół. Dokładnie tak samo, jak stało się to w innych dziedzinach. Proces zmiany mentalności prowadzący do otwierania jogi na różne perspektywy genderowe dopiero się rozpoczął i zapewne potrwa jeszcze przez wiele dziesięcioleci. Feminizm także ma w nim swoje miejsce i swój głos. Ja byłam do jogi zrażona przez długie lata i pewnie nigdy nie związałabym z nią swoich losów, gdyby nie pan J., emerytowany fizjoterapeuta z Zakopanego, który ratując mnie po kolejnym ataku rwy kulszowej, pokazał mi kilka asan i kazał sobie obiecać, że będę je ćwiczyła codziennie, ale to codziennie, bo inaczej nie ma sensu. Obiecałam. Wstawałam więc codziennie pół godziny wcześniej niż zwykle, złaziłam w piżamie do dużego pokoju, rozpalałam w kozie i wykonywałam asana po asanie trening pana J. Pomogło. A skoro pomogło, to zaczęłam grzebać w internecie i szybko znalazłam podobne, a z czasem nieco bardziej zaawansowane sekwencje hatha jogi. Ćwiczyłam regularnie, nie było w tym jednak głębszego namysłu, a już z całą pewnością żadnej filozoficznej czy teoretycznej podbudowy. Od gimnastyka, która skutecznie poprawiała moje samopoczucie. Pan J. swoim bezpretensjonalnym i pozbawionym efekciarstwa podejściem odkręcił moją niechęć do jogi i otworzył drzwi do praktyki. Dziś, kiedy sama uczę, kieruję się zasadą primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. Uczestnikom i uczestniczkom oraz samej jodze. Uważam, że naszym, nauczycieli i nauczycielek, obowiązkiem jest pokazywać jej piękne, przystępne i praktyczne oblicze i nieść ludziom ulgę na poziomie zarówno ciała, jak i psychy. Joga jest naprawdę dla każdego, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej, płci, wieku, wagi i zasobności portfela. Dla mnie osobiście początek praktyki zbiegł się z przełomowym czasem w życiu. Stuknęła mi czterdziecha, Ala, moja córka, wyprowadziła się z domu i poszła na studia, a ja zakończyłam ważny etap wieloletniej psychoterapii. Czułam, że czas zrzucić skórę węża i rozpocząć nowy etap. Jako świeżo upieczona właścicielka pustego gniazda postanowiłam nie popadać w żaden ponury związany z tym faktem syndrom i podjęłam decyzję, że druga połowa mojego życia będzie szczęśliwa. Nacierpiałam się już wystarczająco. Czas zorganizować sobie coś lepszego. Wezmę za to pełną odpowiedzialność i uczynię wszystko, aby dostać od życia to, co mi do szczęścia potrzebne. Na pierwszy ogień poszły podróże. Skoro córka nie potrzebowała już mojej obecności na co dzień, mogłam zacząć pracować nad takim przemodelowaniem swojego życia, by przynajmniej część roku spędzać wałęsając się z plecakiem po świecie. Kiedy mój plan zaczął się materializować i naprawdę ruszyłam na szlak, bardzo szybko doceniłam to, że mam silne i sprawne ciało. Nie męczę się i jestem elastyczna, nic mnie nie boli i mogę spać byle gdzie. Słowem, ciało nie stoi mi już na przeszkodzie. Nie stanowi ograniczenia ani ciężaru. Przeciwnie, jest wygodnym, na miarę stworzonym ubraniem, w którym mojej duszy jest ciepło i bezpiecznie. Zawdzięczałam to codziennej praktyce asan. Właśnie podczas jednej z moich podróży, konkretnie na Sri Lance, zupełnie przypadkowo wylądowałam na macie u boku L, człowieka, który całkowicie odmienił nie tylko moją praktykę, ale i życie. Podobno oświeceni mistrzowie emanują ogromną ilością prany, energii życiowej, co sprawia, że przebywanie w ich obecności autentycznie ładuje nasze akumulatory. Tak się właśnie czułam. Wystarczyło, że znalazłam się w jego pobliżu, a ogarniały mnie spokój i pewność, że jestem dokładnie w miejscu, w którym powinnam być. Znasz to dojmujące uczucie oczekiwania na moment, kiedy wreszcie zacznie się moje piękne, wspaniałe życie? To był jeden z tych momentów, w których ponad wszelką wątpliwość doświadczałam mojego wspaniałego życia. Z czasem miałam odkryć, że można tak mieć na stałe i że jest to jeden z najbardziej spektakularnych efektów jogicznej pracy nad sobą. Niestety na ogół nie wystarczy ćwiczenie samych asan, by osiągnąć ten stan. Trzeba poznać i wdrożyć cały system. Nauczyć się siedzieć we własnej ciszy i obserwować swój umysł. Nieustannie wracać do pytania, kim jestem. Nauczyć się odpuszczać i nie przywiązywać do rzeczy, idei, planów, a nawet ludzi. Ale jak to? Za to spokojnie przyjmować to, co niesie życie. Czyli żyć i dać żyć innym.
porzucić potrzebę kontrolowania, recenzowania, wiedzenia lepiej i bycia czyimś zbawieniem. Zrezygnować z udziału w nieustannie nakręcanych przez nasze ego dramatach. Zająć się sobą. Stać się dla siebie pełnym troski, dobrym rodzicem, który dba o dobrostan, zdrowie, spokój i rozwój swojego dziecka. Przestać przerzucać na innych odpowiedzialność za swoje emocje, nastroje i reakcje. Zakorzenić się w ciele, czyli zacząć je naprawdę szanować i słuchać tego, co do nas mówi. Mimo lat samodzielnego praktykowania asan i przekonania o własnej sprawności fizycznej, u L szybko się okazało, że przede mną jeszcze bardzo daleka droga. Zaś moje pojęcie o tym, czym w ogóle jest joga i po co się ją praktykuje, było po prostu zerowe. Aż dziw, a właściwie wstyd, że ćwicząc przez tyle lat, tak naprawdę nigdy nie zagłębiłam się w teoretyczne i filozoficzne podstawy tego, co robię. Dziś już jako nauczycielka jogi na każdych zajęciach odkrywam, że to reguła, nie wyjątek. W zachodnim kręgu kulturowym jesteśmy zafiksowani na ćwiczeniu ciała, kompletnie pomijając inne aspekty jogi, przy czym interesuje nas głównie jego wygląd lub ewentualnie możliwości akrobatyczne. Zbyt często pomijamy to, że jest ono czymś w rodzaju inteligentnej, biologicznej stacji nadawczo-odbiorczej z funkcją zapamiętywania i jako takie wymaga umiejętnej obsługi, serwisowania, aktualizowania oprogramowania oraz ładowania baterii. Redukowanie jogi do gimnastyki to nie tylko nasza strata, ale też brak poszanowania dla liczącej kilka tysięcy lat tradycji i setek pokoleń jogin i joginów, którzy ją dla nas stworzyli. Ta niestety dość typowa, arogancka, roszczeniowa postawa była także moim udziałem. L nie lubił strzępić języka na darmo. Nigdy nie motywował nikogo do praktyki, nie namawiał ani się nie sprzedawał. A jednak ten, kto był gotów na jego przekaz, chłonął wiedzę i napełniał się inspiracją. Ja byłam. Dlatego zmieniłam plany i zostałam u L na dłużej, by każdego ranka i popołudnia rozkładać swoją matę tuż obok niego. Z każdą godziną wspólnej praktyki odsłaniała się przede mną zupełnie nowa ścieżka. Nie przeczuwałam nawet, że joga wkrótce stanie się moim zawodem. Po prostu pozwoliłam sobie wypuścić się na zupełnie nieznany teren. Zaryzykowałam i poświęciłam się poznawaniu całkiem nowej dla mnie dziedziny, słuchając wyłącznie głosu intuicji. W tym czasie koło nosa przelatywały mi kolejne atrakcyjne i co tu kryć, lukratywne oferty zawodowe. Dobijali się do mnie ludzie, od których telefonów, będąc miesiącami w Azji, nigdy nie odebrałam. Aż przestali. Na jakiś czas zniknęłam z radarów. Wiele osób podejrzewało, że zwariowałam albo się zakochałam. A ja w tym czasie przebudowywałam swoje życie, nie mając tak naprawdę pojęcia, dokąd to wszystko zmierza. Mój świat skurczył się do rozmiarów maleńkiego pokoiku z jedną półką i moskitierą. Cały swój dobytek mogłam upchnąć w średniej wielkości plecaku. Mieszkając u L, wstawałam codziennie przed świtem, siadałam w ciszy i czekałam, aż zacznie się poranna sesja. Po niej zjadałam proste śniadanie złożone z owsianki, owoców i kilku łyków kawy, po czym brałam się do pisania. Po południu znów sesja jogi, a wieczorem czytanie o jodze. Potem kolacja i spać. Brzmi jak szkolna rutyna, którą swego czasu przedwcześnie porzuciłam. To był wspaniały okres, który zawsze będę wspominać z wdzięcznością. Mistrz L jest chudy, umięśniony i żylasty. Wygląda trochę jak starzy tancerze klasyczni. Podczas swoich fenomenalnych lekcji sam zresztą chętnie porównuje praktykę jogi właśnie do tańca. Jak się mamy? Jesteśmy gotowi zatańczyć? Będziemy wirować niczym perły zawieszone na sznureczku? Tymi słowami rozpoczyna każdą sesję. Kończy zaś już mniej poetycko, przypominając z szelmowskim uśmieszkiem, że alkohol, fajki i dragi są niczym zdechłe ryby wrzucane do własnej studni i generalnie sorry, ale albo chlanie, albo joga. Lubi też dodać mimochodem, iż na zachodzie w zasadzie wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu alkoholikami. Po tych słowach połowie uczestników zajęć żedną minę. Drugiej połowie wcale nie jest łatwiej. Co prawda dzielnie bierzemy na klatę radykalny pogląd naszego mistrza na zachodni stosunek do picia i korzystania z innych popularnych używek, za to już sama praktyka z nim jest po prostu jedną wielką konfrontacją z naszą sztywnością, brakiem siły i umiejętności koncentracji oraz nieustanną potrzebą, żeby nie było nudno. Bo stała sekwencja ćwiczeń, którą proponuje L, jest nudna, powtarzalna i przewidywalna.
Ja w tej rutynie znalazłam strukturę, na której mogłam się oprzeć w czasie, gdy umierało we mnie stare, a rodziło się nowe. Doświadczeni jogini i joginie powiadają, że najpierw my stwarzamy praktykę, a potem praktyka stwarza nas. Zgadzam się z tym w całej rozciągłości. Jeżeli chcesz, aby joga przyniosła Ci prawdziwe owoce, dobre samopoczucie w ciele, wewnętrzny spokój i uśmiech, ustanie wewnętrznych konfliktów, poczucie sensu i współczucie dla siebie oraz innych, praktykuj codziennie. Tak jak codziennie myjesz zęby i bierzesz prysznic. Nie oczekuj, że będzie ciekawie. Nie obiecuj swojemu ego, że się rozerwie. Wręcz przeciwnie. Niech będzie nudno, ale za to bardzo uważnie, spokojnie, w skupieniu. Już słyszę, jak mówisz, że nie masz na to czasu, że jak nudno, to nie dla ciebie. Rozumiem. I wzorem mojego mistrza nie zamierzam cię do niczego namawiać. Powtórzę tylko, co mówi El na swoich sesjach, a poza byciem joginem jest on także fenomenalnym surferem, mistrzem tai chi i dobiegając 70 cieszy się witalnością oraz sprawnością, jakiej pozazdrościłby mu nie jeden 30-latek. Jeżeli nie weźmiesz odpowiedzialności za stan swojego ciała i psychiki, prędzej czy później stracisz wolność. Czasem dorzuca jeszcze, a lekarze na pewno zabiorą ci wszystkie oszczędności. Brzmi brutalnie, jednak nie jesteśmy tu po to, aby się czarować. Należę do osób, które chcąc uratować swoje życie, poświęciły wiele lat i mnóstwo środków finansowych na terapię, a potem uczciwie i nie szukając wymówek praktykowały, nadal to robię, jogę, dbając w ten sposób o zdrowie ciała i spokój ducha. Nie pieściłam się ze sobą i nie będę tego robić w stosunku do moich czytelniczek i czytelników. Jeżeli doświadczasz cierpienia, tkwisz w konfliktach, nie lubisz życia, jakie prowadzisz i mimo braku diagnozy trwałego uszkodzenia narządu ruchu nie możesz schylić się bez stękania, ledwo chodzisz, regularnie pijesz alkohol, palisz trawę, bierzesz leki przeciwbólowe i nie śpisz bez łyknięcia odpowiedniego leku, to znaczy, że nie jest dobrze, a z czasem będzie tylko gorzej. Joga może Ci pomóc. Może też być wspaniałym dopełnieniem Twojej psychoterapii albo odwyku. Może być, pod warunkiem, że prowadzona przez kompetentną osobę, kontynuacją rehabilitacji po zabiegach chirurgicznych, traumach i kontuzjach. A także, jak w moim przypadku, okazać się przygodą życia, ścieżką rozwoju duchowego i tratwą ratunkową. Jednak trzeba przestać szukać wymówek i zacząć działać, zaangażować się, pomalutku, z dobrocią i łagodnością dla siebie, ale regularnie. Joga jest sposobem na utrzymanie sprawnego ciała i umysłu do późnej starości. Metodą pracy nad stawaniem się osobą emocjonalnie niezależną, a przez to prawdziwie współczującą i kochającą. Także siebie. Jest też, czego dowiedziono naukowo, sposobem na to, by poprawić koncentrację, co z kolei owocuje większą wydajnością w pracy i podejmowaniem bardziej przemyślanych życiowych decyzji. Joga jest procesem detoksykacji naszego ciała ze złogów trujących myśli i ich metabolitów, zapieczonego w jego strukturach lęku, rozpaczy i niewyrażonej złości.